Drogą chciałem przypomnieć, Szanowni Państwo, kiedy w 2007 roku poprzednia władza przejęła władztwo nad tą inwestycją, pieniądze zostały przesunięte gdzieś indziej, a przed każdymi wyborami przyjeżdżali tu ministrowie i opowiadali, jak to szybko będzie budowa przebiegała. Tymczasem, kiedy przejęliśmy władzę, okazało się, że wygasły pozwolenia, trzeba było pozwolenia odnawiać, stąd też tak naprawdę proces inwestycyjny trzeba było rozpocząć od początku. I tak jak mówił tutaj pan minister, spotykaliśmy się wielokrotnie, my wszyscy parlamentarzyści, również senatorowie, czy pan marszałek Karczewski, czy pan marszałek Bieląt, wszyscy zabiegaliśmy, żeby ta inwestycja jak najszybciej była. Mówił tu pan minister o trudnych rozmowach, bo rzeczywiście my mówiliśmy, że tutaj poprzednicy przesyłali informacje w interpelacjach, na odpowiedzi na nasze interpelacje, że 2019, że ta inwestycja już jest w budowie. Jak się później okazywało, to jak zaprojektowali, to nie trafili pod tunel istniejący, trzeba było tunel przebudowywać. Szybko skierowano pieniądze na budowę tunela. Andrzej Kosztowniak musiał ten tunel wykonać bardzo szybko, bo inaczej pieniądze były odebrane, a później okazało się, że ta inwestycja stoi i trzeba ją było rozpoczynać od nowa. Także dziękuję panie ministrze Andrzeju za to, że udało się to przeprowadzić. Dzisiejsze podpisanie umowy tak naprawdę rozpoczyna proces budowy i modernizacji tej linii już jako realizacja, a nie jako mgliste obietnice wyborcze. Myślę, że to jest najlepszy dowód podpisania umowy, że ta inwestycja zostanie wykonana. Nie jest to żadna obietnica, bo pan minister nie przyjechał tutaj tylko opowiadając, jak to będzie pięknie, że będziemy budować, tylko po prostu przyjechał z wykonawcami, którzy biorą się do pracy. Teraz, Szanowni Państwo, mam nadzieję, że jeszcze będą jakieś pytania. Pan wojewoda chciał zabrać głos. O głos poproszę pana wojewodę, pana Artura Standycza. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jest mi podwójnie miło być tutaj dzisiaj w tym ważnym dniu, nie tylko jako wicewojewoda, ale jako Rada Miejska. Bardzo ważna inwestycja i ważny dzień dla wszystkich radnych, dla mieszkańców Ziemi Jarnowskiej, dla mieszkańców Mazowsza, w szczególności południowej jego części. Jak ważna jest to inwestycja dla Radomian, mówił już pan poseł, pan minister. Radomianie długimi latami czekali na dokończenie, na remont tej linii kolejowej. O Gehennie Radomian, którzy przecież codziennie w tysiącach dojeżdżają do Warszawy, do pracy, na studia, do szkoły. Mam nadzieję, że nadszedł wreszcie czas, żeby zakończyć tą wspomnianą Gehennę. Szanowni Państwo, podpisaliśmy dzisiaj umowę. Wykonawcy biorą się więc bardzo mocno do pracy. Finansowanie tej inwestycji jest tym samym zabezpieczone, a marka i doświadczenie firm, które zostały w przetargu wyłonione, myślę, jest wystarczającym gwarantem na to, że ta inwestycja zostanie wykonana w terminie, rzetelnie i na czas. My jako Urząd Wojewódzki oczywiście w tym procesie, już który teraz rusza, planowania, uzyskiwania różnych zgód, dokumentów niezbędnych do wydania pozwoleń, będziemy stale i na bieżąco obecni. Wojewoda będzie wydawał, jak wszyscy wiemy, będzie wydawał najpierw tak zwaną decyzję lokalizacyjną, na mocy której będzie można dokonywać wykupów nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, a w dalszej kolejności już samo pozwolenie na budowę i tutaj liczymy na dobrą współpracę z zarówno inwestorem, jak i wykonawcami. Będziemy się, jak mówiłem, przyglądać tej inwestycji. Wojewoda Mazowiecki w ramach cyklicznych spotkań, jakie organizuje co miesiąc w Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami wszystkich poważnych inwestorów na Mazowszu, inwestycji państwowych, stara się koordynować te działania, komunikować różne instytucje, które są zaangażowane w proces wydawania pozwoleń na budowę, bo to nie tylko przecież wojewoda, to także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, konserwator, to także służby marszałka w zakresie chociażby pozwoleń wodnoprawnych, więc tu jesteśmy na bieżąco, wszystkie te inwestycje kolejowe, ale także drogowe
monitorujemy, koordynujemy i staramy się minimalizować ewentualne ryzyka i jakieś opóźnienia w tych wszystkich państwowych inwestycjach, które, jak wszyscy wiemy, są bardzo ważne dla nie tylko Mazowsza, ale także dla naszego kraju. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że mogłem tutaj być w tym miejscu. Dla mnie, jak już wspomniałem, podwójnie wzruszająca chwila. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy Panie Wojewodo. Teraz o podsumowanie naszego dzisiejszego dnia, naszego spotkania, poproszę Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Szanowni Państwo, bardzo krótko. Politycy wypełnili swoją misję, politycy wypełnili swoje zadanie. Na skutek zabiegów, starań, różnorakich przedsięwzięć doprowadzono do tego dnia, kiedy podpisano umowy. Dziękowałem politykom, dziękowałem parlamentarzystom, dziękuję panu ministrowi. Dziękuję panom prezesom, wszystkim pracownikom PKP PLK, którzy doprowadzili do tego, że dzisiaj mogła zostać podpisana umowa. To wcale nie jest łatwe zadanie. Ale jeszcze raz powtarzam. Czas działań polityków w tym zakresie został umieszczony dzisiaj podpisaniem umowy. Sprawy przeszły w ręce inżynierów. Sprawy przeszły w ręce wykonawców, pracowników, którzy w trudzie, w mozole każdego dnia, bez względu na okoliczności, warunki atmosferyczne, będą realizowali to trudne przedsięwzięcie. Za panów pośrednictwem życzę wszystkim, aby te inwestycje, bo przecież mamy dwie umowy, czyli dwie praktycznie inwestycje, były realizowane w terminie, dobrze jakościowo, zgodnie z technologiami, aby na budowie nic szczególnego się nie wydarzyło. Żeby wszyscy ci, którzy przyjadą wykonywać pracę na tej budowie, wracali do domu szczęśliwi, zadowoleni. Życzę, żeby te budowy były realizowane tak, jak sobie to wyobrażamy. I zakończę krótkim słowem, niech opatrzność ma w opiece tą inwestycję, bo bez tej opieki też trudno wyobrażać sobie, aby wszystko udało się w sposób właściwy realizować. Życzę powodzenia, panowie inżynierowie, życzę powodzenia wszystkim tym, którzy od dzisiaj w trudzie i mozole do 2020 roku spowodują, że będziemy mieli nową jakość na linii kolejowej Warszawa-Radom. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu.